hołota na Legii. I taki wiesz, jestem przestraszony bez karty, a ja jeżdżę codziennie bez karty. Nie, ona nie jest przestraszona, ja wcale nie jestem przestraszona. Bo można zgłosić się potem na Legii. Dobra, było oświetlenie tego stadionu, czy nie? Dobrze, tam się dzień jest. Nie jest dzień, a my się o, tu jechało 100 policji teraz. No, to policja jechało, no bo jak skończyli pleskę, to muszą gości zabić do hotelu przecież. No, mają zajęcie z ciągalistą Polski. Pełno hołoty, pełno się rzuca. Bez powodu, Polska pieniędzy nie ma, a tyle tysięcy hołoty zatrudniło. A jakie to logistyczne, przecież trzeba im dać miejsca i zakwaterować. No. Niestety. Na prowincji, wiesz, może kule czy kto. Jedny pomoże. Chłopaki chociaż mieli okazję pogadać i pośmiać się, poznać się. Pośmiać, jak oni mają 12 godzin. Jedny pomoże, a dziady do sakiewki. Jedny pomoże. Stoją na nogach 12 godzin. Ale mam coś dobrego do jedzenia. No ja mam żylaków dostaną człowieku, oni są uporządowani do tych żałów. Ja ich w ogóle nie zrobię. No, a dlaczego? A ty byś chciała tak bo to są młode byki. No dobrze, ale... A ja 12 klęk po godzin szłam do szpitala na ojom, zapierdalała. Proszę mi nie obrażać. Ja nie lubię. Mala. Nie lubię chamstwa. Chora dupa. No dobrze, jak chora, to jestem święta krowa. Się do mnie nie zbliżać. Mam przywilejnie jako święta krowa. Co to jest? Krowka? Krowaka? No ja nie wiem, ale u jednej osoby była dużo robaków. A zjadłeś pomidory? Ja nie wiem, będę musiała do niego zadzwonić, co on zjadł. Co na tej Legii? Elizabeth, Elżbieto, zjadłeś? Co? Skoda nie ma, no to przecież nie wypadło. Już się nie pytaj, już się nie pytaj. O ty cholero. Śledczy. A ja? Już to spała na tym. To padło. Były też jest. Ktoś go opierdzielił pół garka czerwonego barszu. No to Litka. Nie zapytał się ja powiedziałam. No to przecież pół to jest kulturalnie. No co chodzi? Drugie pół zostało. Ja nie rozumiem. Ona wpieprzyła sama tyle, co dla nas wojna. No jakbyście nie ruszali to, co was widzą. Posłuchaj, Lida. Jedz. Nie ujrzeć z głowy. Już na jedzenie to nie bądź kąpa. Na pieniądze uczy się od Litki, ale jedzenie to tam nie jest. Wiesz, ja nie mam żelaza. Gdzie? No to trzeba zeskrobać dalek woźnie, to będzie się dało. Ja słyszałam, że w tych bułkach słodkich jest żelazo. No tak, bułka słodkich to nie ma nic nadmuchane. Żelazo jest najwięcej w Pietruszce. Naprawdę i magnezu najwięcej w Pietruszce. Mało kto o tym mówi. I wapnia jest bardzo dużo. Wszyscy jedzą ser biały. A to jest naprawdę średnio. Nic tam się nie dzieje takiego. Ale Kubuś, Kubuś, masz jedzenie? Elżbietko, masz takie jedzenie, żeś dawno nie. Tak, to placki są. Placki, no to sukienio. Spróbujemy. I żelazo masz. Tak. Tylko ja lubię z cukrem. Spróbujemy te twoje placki. A tobie ani posoliłam, ani posoliłam. No dobrze, dobrze. Jak ze śmietaną, to nie ma co solić. Czy mogę? Jak się zabali, to już na wieki w nim zostaniesz. Będziesz jako rzeźba. To przyniosę takie łóżko ze szpitala. To przyniesiesz, bo będziesz miała... Ja u teściowej szpitalu w instytucie na takim białym, ogrodowym podzie, to się środek załamał, ja zaczęłam krzyczeć, a jutro, bo ja nie mogłam nic, mam wpasowanie. Dobra, to są ziemniaki, czy nie? Nie. Ta cukinia. No bardzo smaczne. Ale wiesz, i świeża zieleninka, i koperek, i troszeczka, i jajeczka, i mączka, i olej. Także postarałem się. Jeszcze masz ciepłaga, wiesz, jak się piekło, to naprawdę były super duchy. Ludzie trzy razy. Ty kawał jeden. Zabiłem też na szkółkę. Naprawdę mówię, ale pod całą prawdę.
optymalnym ustawieniu i są najskuteczniejszą drużyną turnieju. Niemcy najlepiej bronią. Ostatnie starcie obu zespołów w listopadzie 2015 roku to zwycięstwo Francji. Ale ten mecz w Saint-Denis wszyscy zapamiętają z innych względów. To wtedy doszło do dramatycznych zamachów terrorystycznych w Paryżu, a bomby wybuchały też u bram stadionu. Michał Janczura, TOK FM. Pan zwycięzca dzisiejszego meczu spotka się w finale z Portugalią, która wczoraj pokonała Walię 2-0. Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Zespół Jana Urbana wygrał w Warszawie z Legią aż 4-1. Bramki dla Lecha strzelali Maciej Makuszewski i Lasse Nielsen, a w doliczonym czasie gry dwukrotnie do siatki trafił Dariusz Formela dla Legii. Gola pocieszenia strzelił Guilherme. 64 400 zł otrzymają mistrzowie olimpijscy od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Srebrny medal to nagroda w wysokości 46 tysięcy, a brązowy wyceniono na prawie 37 tysięcy złotych. Premie finansowe są dwa razy wyższe niż wcześniej, mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. To jest zmiana, która dotyczy wszystkich kolejnych igrzysk i to także dotyczy igrzysk paralimpijskich, także te nagrody będą wypłacane zarówno olimpijczykom, jak i paralimpijczykom. Jesteśmy przygotowani na dużą liczbę medali. Wielokrotnie też mieliśmy, że w roku 14-15 medali to są te typy, które przewidujemy, aczkolwiek proszę nie mieć tutaj obaw, w budżecie te środki zostały zabezpieczone. Do Rio de Janeiro poleci ponad 200 polskich sportowców. Ostateczny skład naszej reprezentacji poznamy za tydzień, a początek Igrzysk Olimpijskich 5 sierpnia. Serena Williams i Angelika Kerber zmierzą się w wielkim finale Wimbledonu. Amerykance nie dała rady Jelena Wiesnina. Williams zwyciężyła 6-2, 6-0. Natomiast Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Venus Williams 6-4, 6-4. Jutro finał zagrają panowie. Roger Federer zmierzy się z Miloszem Raoniczem, a Andy Murray zagra z Tomaszem Berdychem. Na koniec kolarstwo. Mark Cavendish po raz 29 w karierze wygrał etap Tour de France. Liderem wyścigu pozostał jednak Greg Van Avermaet. Polacy finiszowali na odległości pozycjach, ale z niedużą stratą do zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej najwyżej z biało-czerwonych jest Bartosz Huzarski, który zajmuje 46 miejsce. Rafał Majka jest 78, a Maciej Bodnar 176. Jutro kolarze ruszają w góry. Przed nimi pierwszy etap w Pirenejach. Pogoda. W nocy w północnych regionach może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach od 7 do 15 stopni. Piątek najładniejszy będzie w centrum i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 23 na Mazowszu, do 25 w Małopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tak. Dobry wieczór Państwu, ja Jasna. Taka galaktyka. To hasło zaczyna być modne i jak słyszę, spotyka się nawet z dość dużą życzliwością w Ministerstwie Zdrowia. A to z takiego powodu, że tu słyszę kolejne hasło, leki to nie marchewka. I jest to prawda, ale ważne jest to, co się za tymi hasłami kryło dla nas, pacjentów, no i co za tym idzie klientów aptek. Chciałam otóż o to zapytać samych pomysłodawców, czyli kogoś z Naczelnej Izby Aptekarskiej. I dlatego program, którego tematem właśnie miało być to hasło apteka dla aptekarza, zamierzam zrobić przed tygodniem, ale jakoś nikomu z Naczelnej Izby Aptekarskiej ten termin nie pasował, więc przesunęłam go na obecny tydzień, no i okazało się, że termin w dalszym ciągu Naczelnej Izbie Aptekarskiej nie pasuje. Bardzo żałuję, ponieważ wydaje mi się, że pomysłodawcy najlepiej broniliby swojej idei, a najwyraźniej doszli do wniosku, że nie chcą tego robić, więc jeszcze raz żałuję i z pewnością nikt tego nie zrobi, tak jak oni. Natomiast mogę obiecywać, że będę się starać, ale moja wiedza jest nieporównanie mniejsza. No więc mamy gości, którzy, bardzo bym prosiła, żeby o tym pamiętać, nie reprezentują interesów poszczególnych aptekarzy, co mówimy wprost. No, o tym przy długim wstępie. Witam panią Katarzynę Sabiło,
Lege Farmacje. Dwa słowa. Co to jest Lege Farmacje? Fundacja, dobry wieczór. Fundacja zajmująca się dobrą legislacją w sektorze ochrony zdrowia. Czyli ma pani wiedzę na temat aptek dla aptekarza. Czyli mam wiedzę na temat przepisów regulujących. Mówiłyśmy się, ta wiedza. Witam serdecznie jeszcze raz. Pana Stanisława Maćkowiaka, Federacja Pacjentów Polskich. Dobry wieczór. I tutaj przy pana niczego. Tłumaczyć. Nie musimy, wszystko jest wyjaśnione. I pana Maciejewskiego, Związek Pracodawców Apteczny, czyli pan jest ten wróg po sieci, tak? Wróg. Cóż, jest to dobrze. Ale będzie jeść, tak to było już 2 lata temu. Najlepiej. Skąd się wzięło hasło apteka dla aptekarza? Co to hasło może znaczyć? Szybki jesteś, świecie mój. Szybki jesteś, tak. Hasło się wzięło z jednego punktu widzenia. Agresywnych, chętnych, pazernych nie brakuje. To jest hasło bankowy i tak dalej, ale interesu tej grupy, która nagrywają ją w telewizji, ona taka pracowita, ukończyła szkołę prawniczą i bankową, no i tam zadano jej w wywiadzie takie pytanie, jak pani się żyje w Warszawie, a jak się pani żyje w Warszawie? Tęskni pani za Krakowem? Przyjechałam tu po raz pierwszy ze świeżą licencją do racji. Otóż wszyscy uważają, że powinny być pewne regulacje, ale z punktu widzenia pacjenta myślę, że najważniejszą rzeczą jest, żeby pacjent miał dostęp do leków. Tutaj nie jest Kraków, tu jest, wiesz, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka. Największe możliwości realizacji tych zakupów lekowych. To jest dla pacjenta też nie marchewka i to kupuje te leki wtedy, kiedy musi, jego stan zdrowia tego wymaga i w związku z tym na pewno uregulowania muszą być, ale nie uregulowania, które zabezpieczą teraz innych zawodowych, tylko myślę, że po to jest stworzony system propacjencki, żeby zabezpieczał w pierwszej kolejności interes pacjenta, a potem oczywiście interesy poszczególnych innych grup zawodowych czy korporacji. Czyli jak samo to hasło wskazuje, to nie musi być dobre dla nas pacjentów. Oni zapewne uważają inaczej. Proszę powiedzieć, jaka jest pani opinia, Katarzyna Semiola. To trudno nawet powiedzieć, co pacjenci na ten temat myślą, bo oni zapewne nie zdają sobie sprawy, jakie są konsekwencje. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w 1992 roku i później podtrzymał to Trybunał Konstytucyjny. To hasło apteka dla apteki. Czyli ono jest takie stare? Znaczy może nie takie stare, bo... 20 lat. Dorosły. Co jeden dziad, tu jest dziad, to jest zły. A nie ten, co nogi, w 1992 wprowadzono do ustawy o izbach aptekarskich taką zasadę aptekarza dla aptekarza i tak jak powiedziałam, ona została zaskarżona przez rzecznika i później w efekcie uznano przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z konstytucją, a później w 2001 niereformowalna również przy uchwaleniu obecnie obowiązującego prawa farmaceutycznego również był taki pomysł. On również został zaskarżony przez rzecznika praw obywatelskich, ale uchwalono w końcu ustawę bez tego zapisu, ponieważ Sejm podrzucił podczas procedowania. To teraz proszę powiedzieć, ale w bardzo przystępny sposób. Co to hasło tak naprawdę oznacza apteka dla aptekarza? Że tylko osoba z wykształceniem farmaceutycznym będzie mogła być właścicielem apteki, co w skrócie według Rzecznika Praw Obywatelskich, a również według Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim naruszało zasadę swobody działalności gospodarczej. Czyli... Bo przecież, przepraszam, tak, że pani przerwę, w tej chwili też jest tak, że leki sprzedawać w aptece może tylko farmaceuta. To nie jest tak, że każdy może przyjść, kto w aptece, tylko to musi być specjalista, to musi być osoba z odpowiednim wykształceniem, więc wydawałoby się, że nasz interes pacjentów jest zabezpieczony. Jest czy nie jest? Moim zdaniem jest, ponieważ to tak naprawdę kierownik apteki i personel, który mu podlega, odpowiada za to, jak ta apteka funkcjonuje i czy ona funkcjonuje zgodnie z pewnymi danymi zasadami. Natomiast proszę też wziąć pod uwagę to, że
aptekarz byłby właścicielem, ale to nie znaczy, że aptekarz, który staje się właścicielem, jest przedsiębiorcą. Tak jak teraz, każdy może być... Jeśli ma odpowiednie predyspozycje, jeśli umie to robić. Tak. Natomiast aptekarz, który będzie właścicielem apteki, on będzie kierownikiem tej apteki. Zupełnie ta zasada, nie wiadomo czemu mogłoby służyć wprowadzenie tej zasady. Oczywiście znowu wracając do argumentu, że została ona już dwukrotnie zakwestionowana. Marcin Piskowski. To się miałoby służyć pośrednio. Na to pytanie odpowiedział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który też wypowiadał się przy jednym właśnie z tych prób wprowadzenia. Kiedy? W 90. w latach 90. Przy tym, Łukik wypowiadał się, w kwestii opiniował próbę wprowadzenia zasady etyki dla aptekarza i powiedział, że ona by służyła tak naprawdę ochrona tych przedsiębiorców na rynku, którzy sobie nie radzą, a to stronę interesu klienta i pacjenta. Więc myślę, że ta odpowiedź też już kiedyś padła. Każde zamknięcie rynku, każde pozbawienie go jakiejś części presji konkurencyjnej nie powoduje automatycznie wzrost ceny, obniżenie jakości usług. To hasło apteki dla aptekarzy, które później w Polsce dorosłe, też nie jest wymysłem polskich aptekarzy. Jest na 28 krajów Unii Europejskiej, zdaje się, w 12 jeszcze taka zasada. Ale to do tego przejdziemy. Okay. Na razie proszę tak wytłumaczyć, żeby wszyscy potencjalni pacjenci zrozumieli, o co chodzi aptekarzom, czy nam pacjentom. Chodzi o to samo. Czy być może interes jest w tym przypadku sprzeczny? Pozostawienie czy jakby spowodowanie? Bo to ciągle jeszcze niedokładnie wytłumaczyliśmy. Właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. W myśli tego zapisu proponowanego, dzisiaj w Polsce właścicielem apteki może być każdy przedsiębiorca, który trzyma koncesję. I który będzie tę aptekę prowadził... Czyli koncesja jest potrzebna. Oczywiście. I będzie prowadził tę działalność zgodnie z wymogami prawa, o którym powiedziała pani Macierzyk, czyli będzie zatrudniał na funkcji kierownika farmaceutycznego oraz osoby, jakby pozostałe personel, który pracuje w aptece, też jakby jego zatrudnienie jest uregulowane prawnie. Znaczy to absolutnie nie jest dowolność. Natomiast może posłużę się raportem o UOKiK-u z maja zeszłego roku. Czyli świeżutko. Tak, który badał polski rynek farmaceutyczny i konkurencyjność na tym rynku, który rządzą tym rynkiem. I w konkluzjach tego raportu UOKiK stwierdza, że polski rynek farmaceutyczny nie różni się w żaden sposób od jednego z dwóch modeli obowiązujących w Europie. Mamy dwa zasadnicze modele, a tak zwany model otwarty, do którego Polska należy, który charakteryzuje się mniejszą ilością i liczbą regulacji, ale to nie oznacza, że jest... Czyli rozumiem, że ta wolność gospodarcza jest u nas... Jesteśmy do bardzo ciekawych, które mają mniejszy poziom regulacji niż to są kraje takie właśnie Europa Środkowo-Wschodnia, Skandynawia, kraje Benelux, kraje anglosaskie. I mamy część Europy, gdzie te regulacje są większe, gdzie rzeczywiście występują także uwarunkowania własnościowe co do tego, kto może być właścicielem apteki. Z tym, że są to przeważnie uwarunkowania historyczne. To są prawodawstwa, które mniej więcej 100 lat temu były prowadzone w zachodniej Europie, kiedy funkcja apteki była zupełnie inna po pierwsze, bo przede wszystkim apteka głównie produkowała leki. Dzisiaj leki są produkowane przez przemysł farmaceutyczny, wobec tego ta ona się zmieniła. Ale przepraszam, jeśli w tej chwili, mimo jak pan powiedział, dość liberalnych rozwiązań, w każdej aptece pracować musi farmaceuta, to rozumiem, że jest to osoba, która gdyby zaszła taka konieczność, a czasem kupujemy leki na receptę, to ona też sobie by z tym poradziła. Oczywiście w Polsce cały czas każda apteka ma obowiązek prowadzenia receptury, także oczywiście leki są... No nie każda to robi. Nie każda to robi, ale teoretycznie każda powinna. Natomiast oczywiście z tym, że ten rynek leków recepturowych jest śladowy, no to są pewnie 1, 2, może 3% ogólnego rynku leków. Natomiast w czasach, kiedy tę regulację w Europie Zachodniej wprowadzono, rzeczywiście no, leki były głównie produkowane w aptece. Aptekarz to był pewnie jeden z niewielu osób w powiecie, która potrafiła czytać i pisać, co też było Cofamy się do czasów. I skończę. I rzeczywiście to prawodawstwo wpisywało się trochę w tamtym, powiedziałbym, filozofię polityki społecznej tamtych czasów, a mianowicie nie tylko aptekarze uzyskiwali takie, powiedziałbym, korporacyjne wyłączenia,
Takie przywileje, powiedzmy. Oczywiście, tego typu przywileje. I one jakby z biegiem czasów okazywało się, że takie połączenie wykonywania zawodu z własnością przedsiębiorstwa, no już jest w tej chwili anachronizmem. Nie mówimy przecież o tym, że żeby ktoś był właścicielem radia, to musi być dziennikarzem. Nie mówimy o tym, że... Dziennikarze nie mają pieniędzy na radio, także nam to nie grozi. Nie mówimy o tym, że właścicielem restauracji musi być kucharz. Nie mówimy o tym, że właścicielem musi być pilot. Mamy prawodawstwo państwowe, nowoczesne kraje rozwijają się w taki sposób, że separują te dwie rzeczy, czyli stwarzają wysokie wymagania dotyczące profesjonalizacji usług, natomiast odchodzi się już dawno od tego, żeby się to było jednolicie połączone. I kończąc ten wątek europejski czy międzynarodowy, opowiem w ten sposób. Rzeczywiście te relikty regulacyjne z kamieniałości jeszcze w niektórych krajach funkcjonują, natomiast ruch jest ewidentnie w stronę liberalizacji tych systemów zamkniętych, a nie zamykania systemów liberalnych. W ostatnich czasach, w ostatnim dziesięcioleciu, zliberalizowano system w 15 krajach. Strasznie pędzi. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze się troszkę zatrzymali na własnym podwórku i chcę stwierdzić, że właścicielami szpitali w Polsce przy tym samym prawie nie są lekarze. I pytanie do pana Maćkowiaka, czy Stowarzyszenie Pacjentów ma jakiś pogląd na tę sprawę, czy są jakieś powody, żeby ten stan prawdy, jaki jest w tej chwili, jednak kwestionować, bo on jest z jakąś szkodą dla pacjentów? Pacjenta naprawdę nie interesuje, kto jest właścicielem apteki. Pacjenta interesuje to, żeby dostał odpowiednie leki, jak najtańsze, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. To interesuje pacjenta. Pacjenta nie interesuje naprawdę, kto jest właścicielem apteki. Musi być spełniona podstawowy element bezpieczeństwa pacjenta, czyli obrotem leków musi zajmować się, czyli sprzedażą leków musi zajmować się wykwalifikowana osoba, czyli zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, czyli magister farmacji i do tego są jeszcze technicy farmacji, ale kierownikiem apteki musi być magister farmacji i muszą być podstawowe zasady określone w prawie zachowane. Natomiast to, kto jest właścicielem apteki, pacjenta naprawdę absolutnie nie interesuje. A możemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy te leki mogą być droższe, kiedy tańsze, czy gdyby właścicielami aptek byli aptekarze, to po pierwsze mogliby być właścicielami tylko jednej apteki, czy większej liczby i jakby się do tego miała cena leków? Ja myślę, że zgodnie z tym, co mówią, to powtarzam opinię ekspertów, że w momencie, gdyby było większe uregulowanie idące w kierunku właśnie zamknięcia możliwości prowadzenia biznesu przez do pewnej grupy, to tak jak wspomniał już pan prezes Piskorski, na pewno by to szło w kierunku ograniczenia konkurencji. Czyli doskonale wiemy, że w momencie, kiedy nie ma konkurencji, czyli nikt nie jest zainteresowany oferowaniem szerszej palety usług, jak również obniżaniem cen, tylko podwyższaniem rentowności. I to by był jedyny kierunek działania, myślę, tej korporacji, która by była właścicielem. Ja jako pacjent, prawdę mówiąc, niekoniecznie zdaję sobie sprawę, jak wchodzę do apteki, czy to jest apteka sieciowa, czy to jest apteka pojedynczego właściciela. Ale od pewnego czasu widzę regułę, która sprawdza się w każdej aptece, że jak ja przychodzę z receptą, nigdy tego leku nie ma. Zawsze ja muszę czekać, aż ten lek zostanie sprowadzony z hurtowni. To się dzieje w każdym razie w Warszawie, dzieje się sprawnie, że na drugi dzień te leki już są, no ale one są później. Ja nie mogę zacząć się leczyć, dopóki nie mam leku. No i jak się do tego ma to hasło aptekarza, aptekarza, jak dzisiaj jest źle, to będzie jeszcze gorzej, czy wręcz odwrotnie? Pan Piskorski. No moim zdaniem będzie jeszcze gorzej, bo ograniczenie konkurencji, zamykanie rynku spowoduje, że starać się będzie można jeszcze mniej. Skąd ta rzecz, o której pani powiedziała, jest wynikiem zapisów ustawy refundacyjnej,
która bardzo mocno ograniczyła marże hurtowe, kilka punktów procentowych, z 8, marża hurtowa z 8%. Czyli przekręcono wam możliwości zarabiania hurtownikom obniżono marżę z 8% do 3%, to jest marża regulowana państwowo. I przy takim obniżeniu, no można powiedzieć z 8 do 3% niby niewiele, ale to jest 1/3 marży. Przy tej większej, wyższej marży hurtownie dostarczały leki do aptek. No bo najlepiej to się zamieniamy miejscami do spania. Środki na pokrycie takiego częstego dojeżdżania do aptek, a także mogły sobie pozwolić na kredytowanie magazynu. Znaczy farmaceuta mógł zamówić pewne leki na magazyn, nie, i je po prostu mieć. Coś wymyślisz. Nie wymagało od niego. To zjawisko, o którym ja mówię, dotyczy nie tylko leków drogich, ale także groszowych. Ale to akurat pani redaktor nie ma większego znaczenia. Przy takich niskich marżach hurtowych hurtownia nie jest w stanie dostarczyć aptece leków na magazyn i czekać długo na zapłatę. Atrakcji jutro to nie miara w każdym tego, razie. Ustawa refundacyjna wprowadziła właśnie taką sytuację, o której pani mówi. I rzeczywiście w Warszawie hurtownia dojeżdża do apteki raz na dziennie, więc ma to pani na drugi dzień. Ale w małych miastach zdarza się raz na 3 dni. Ale to nie jest wynikiem organizacji rynku leków, tylko to jest wynikiem ustawy refundacyjnej i obcięcia marż hurtowni. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na takim zróżnicowanym rynku jednak są apteki lepsze i gorsze. I te lepsze, jak pokazują badania, oczywiście mają około 25% szerszy asortyment od tych gorszych i niższe ceny i niższe marże. Więc oczywiście apteki się różnią, natomiast różnią się cenami i jakby komfortem, poziomem obsługi. Natomiast chciałem wrócić do chwili do tego, co pani doktor powiedział, że pacjent, idąc do apteki, no ma, nie zastanawia się, czy to jest apteka sieciowa, nie sieciowa, należąca do farmaceuty, nie należąca. To nie jest mój problem. Pacjenci idą za swoim doświadczeniem, idą tam, gdzie mają miarę blisko, a jeżeli nie ma, jeżeli blisko jest słaby poziom usług, właśnie brak dostępności, bądź wysokie ceny, to wybierają aptekę gdzieś w okolicy. I rzeczywiście obserwujemy od jakiegoś czasu, że rynek apteczny w Polsce podzielił się na apteki, które są dobre i coraz lepsze, bo właśnie pacjenci do nich chodzą, bo one są dobre i coraz lepsze, i takie apteki, które nie potrafią sprostać wymaganiom pacjentów, i one rzeczywiście... No, tych aptekach się to na rowerze nie jeździła, na łyżwach. Nie budzi nas na podpisanie, ale apteka, 2 godziny apteka, przecież jest chore. Potrafią coraz bardziej. I gdzieś ta, i ta, gdzie ta polaryzacja na tym rynku aptek rzeczywiście od jakiegoś czasu występuje. Redaktor powiedział, że idzie pani do apteki i trzeba na ten lek czekać, natomiast sam też pewnie... W aptece gadają, cały czas. Trzeba czekać, albo trzeba czekać krócej i poziom ten jest pewnie niższy. Jeśli można, jedno słowo. Przy okazji tego... Taki Mikołaj Święty, co umarł, już go nie ma. Apteki nie ma lepiej. A wysyłał dzieciom... W ustawie refundacyjnej jest zapis, że apteka jest obligowana do tego, żeby mieć dostępność wszystkich leków. Z tym, że zapis jest na tyle nieostry, który mówi o tym... Może on jest ostry, tylko że nie egzekwowany. Nie jest ostry, który nie mówi o tym, że musi być na stanie, na stoku, tak? Wszystkie leki. Czyli jak ja wchodzę i mam, pokazuję receptę, to ja w tym momencie powinnam dostać lek, a nie na drugi czy trzeci dzień. Ale nie ma, ten zapis nie jest ostry, w związku z tym apteka dostarczy pan lek, tylko że nie powiedziane jest kiedy. Znaczy może Katarzyna Sabina, może jeszcze należy tego dodać pewne wyjaśnienie. Ja tylko wtrącę jedno z prostowali. Ja nie jestem mecenasem, natomiast posiadam szczęśliwie to wykształcenie, które dawało mi przy regule apteka do aptekarza możliwość bycia właścicielem. To jest moje podstawowe wykształcenie. Natomiast wracając do dyskusji dotyczącej dostępności leków w aptece. Znowu, pewne konsekwencje zapisów ustawy refundacyjnej, które nie pozwalają na obniżanie cen leków refundowanych. I teraz, jeżeli mamy obwieszczenia cykliczne, jak zmieniają się listy leków refundowanych, i aptekarz nieszczęśliwie w aptece, w momencie, kiedy zmieniają się obwieszczenia, zmienia się lista leków refundowanych, ma lek droższy, a on zmienia swoją cenę i staje się tańszy, to on nie mógł
nie może obniżyć tej ceny. W związku z tym ten brak dostępności wynika też z tego, że aptekarz boi się mieć zbyt dużo produktów, znaczy leków w aptece przed wejściem w życie nowego obwieszczenia dotyczącego listy leków rekomendowanych, bo on musi to oddać do kurczaka, tej ceny nie może obniżyć. Ja szukam kropki do oczu za 3 zł, to naprawdę nie wydaje mi się, że bardzo nam wszędzie, ale nie tu. Zasadny. Natomiast prowokuje mnie pani do wejścia ze sobą w zdarcie. I tutaj będę bronić ustawy refundacyjnej. Może nie jej obecnego kształtu, ale porządków, dla których ją uchwalono. Wszyscy Państwo zapewne pamiętają takie akcje leki za grosik. Tak. Pacjentom się to szalenie podobało, ponieważ rzeczywiście za ten grosik mogli kupić leki, bardzo drogie leki. Uważam, że to było paskudne oszustwo. Nie wiem, czy hurtowni, czy producentów leków, nie wiem, czy właścicieli aptek. Oszustwo polegało na tym, że pacjent płacił grosz, natomiast czy hurtownia od państwa żądała pełnej ceny, bo tu chodziło o leki refundowane. Uważam, że to jest obrzydliwe, ponieważ pacjenci byli niezorientowani, że dostają lek za darmo, ale tak naprawdę płacili za ten lek jako podatnicy, bo płaciło za niego państwo. I wiem, że ustawa refundacyjna miała na celu ukrócenie tego procederu. Pewnie przy okazji popsuła inne rzeczy. Pani redaktor, cieszę się, że pani powiedziała, że miała na celu, bo tego celu niestety nie osiągnęła. Zgadzam się co do tego, że było to naganne postępowanie. To było zupełnie... Ale zgadza się pani ze mną, że było i że było dość nagminne. Natomiast zmiany w zakresie ustawy refundacyjnej, zapisy ustawy refundacyjnej, która miała być również lekiem na tenże proceder, bo ja się zgadzam, że to nie powinno było mieć miejsca, no niestety to nie był lek na ten problem, ponieważ samoloty będą wystarczyło, jeżeli chodzi o akurat o blisko na ziemię lecieć. Wystarczyło zrobić jeden zapis, że w aptece lek nie może być tańszy od limitu. I to by załatwiało tą sprawę. Od limitu, który płaci pacjent za dany lek refundowany, tak? Tak, bo... No i ten Mikołaj wysyłał paczki, sam nic nie miał, był bezdomny, miał na Skarżyskich chlebek od Hanki Gronkiewicz, jako magazyn, tam zbierał też i wysyłał. Bardzo dobry człowiek, sprzedawał czasopismo na Centralnym albo pod Metrem, takie mizerere o bezdomnych. 5 zł płacili, a miał dla siebie 2,50. Znaczy nie, występował w telewizji Puls, występował w radiu Józef u tego Marka Jaromskiego. Bardzo dobry człowiek, no anioł. Dał przykład, że można nie mieć mieszkania, nic, sobie nic z tego nie robić. A jeszcze innym pomagać. To jest niesamowite. Szczególny proceder doprowadzał do tego, że się nakręcało niepotrzebnie. Ja to znam, bo ja mam z nim wywiad, jest w internecie. 3 metrze prowadzę z nim. Ze mną rozmawia tylko normalnie, a mnie słuchaj, Mikołaj, no i państwo, tego, może tylko zarabiały czemu on nagrywa te filmy, wywiady takie liczne, to, on się tak, wypowiada po prostu, sobie wieść no, ten spór, że chce pomagać ludziom, dobrze, którzy już naprawdę nic nie mają. Taki z siwą brodą w zielonej tej kamizelce, taki twarz miał bardzo inteligentną. Stanowisko Sądu Najwyższego. Się nazywał Mikołaj, to jest Mikołaj Warszawski. Dalsze szerzenie. I napisałam dzisiaj do na komisariat te czwarte pismo, że takich ludzi, którzy wysysają, okradają bezpośrednio. Ja znam bardzo dużo. Mogę kilka przykładów. Za to przepraszam, ja podałam tego Mikołaja, że on mieszkał na Opolcie, tam gdzie Grójecka jest 19 dekada klub. Zapłacił dziadowi 400 zł. Podczas gdy on miał 602, no teraz pewnie by miał to Szumarka, ja nie wiem ile on miał, 560 czy coś, no to płacił 400, więc tam pod tym kościołem tam siedział na tym parku takim na Rutowicza, no to powiedział, że o drugiej posiedział, po trzeciej poszedł, ze 2 godziny pospał, tam miał te swoje czasopisma, pilnował i był bardzo czysty, zadbany. A ten mówił, że Mikołaj bogaty ma pieniądze.
wracamy po przerwie. Bo wiesz, podziadowi się przyszła bajka o świętym Mikołaju. Ze mną jest pani Katarzyna Sobiło. Tam ten kościół ścięty na zbawiciela. Pan Marcin Piskorski. Związek ja go bardzo długo znam, bo on chodził na sapieżyńską, tam gdzie ciuchy na ławce były rozwalane do zabrania, to on składał paczki, sklejał, zbierał na znaczki, wysyłał. Ja mówię, Mikołaj, no coś ci się stało, że te paczki wysyłasz. Że są jeszcze takie dzieci, rodziny, które naprawdę nie mają nic. Chodzi w nim o to, żeby właścicielami aptek mogli być tylko farmaceuci. Niestety, i tutaj powtórzę to, co mówiłam już w poprzedniej części, do obrony tego postulatu nie czują się na siłach sami pomysłodawcy i Naczelna Izba Aptekarska nie skorzystała z zaproszenia do programu. Wracam do swojego sporu z panią Katarzyną Sobiło. Chodziło mnie o leki za grosik, które powodowały, że się nakręcało popyt na bardzo niekiedy drogie leki, które były refundowane przez państwo i no tak, pacjent płacił grosik, państwo płaciło bardzo dużo. Pani Katarzyna Sobiło. Ja chciałabym przedstawić tezę odmiany. Nie zgadzam się, że to nakręcało popyt. A jeżeli nakręcało popyt, to dziecko niepełnosprawne może płakać, on ma urazy do końca życia. Nie. W każdej dokumentacji o to chodzi, bo medycznej człowiek, a człowiek to jest różnica. Temu jak pokażę spłynie, bo wiesz, bo jest odporny, on nie jest odporny. Tylko i wyłącznie przepisywany przez lekarza na receptę. Ten może wiesz. W każdej dokumentacji medycznej Krzysztof może nie był zły, ale wiesz, tym telefonem zachował się fatalnie. Wystarczy pójść do innego lekarza. Wystarczy pójść, no to nie jest tak, to nie jest tak do końca, natomiast też tu jest ogromna jest rola lekarzy, czy była, czy jeżeli założymy, że ten popyt był napędzany, rola lekarza. Ja nigdy się nie zgadzam. Przepraszam pana, ale zna pani takie sformułowanie, poszedł na L4 albo wziął i zwolnił. To też jest ogromna rola lekarzy, a łatwość dostania zwolnienia w Polsce jest ogromna. Tak, nie mówię o sytuacjach, kiedy jesteśmy chorzy. Tak, tylko jakby to nie pacjent tak naprawdę decydował, czy on dostanie tę receptę, tylko decydował lekarz. Decydował lekarz, ale zwykle się uginał, pacjent przychodził, mówił, że zgubił receptę. To pani dokończy, pan Maćkowiak. Więc ja już oddam może panu Maćkowiakowi głos, natomiast ja tylko powiem, że nigdy nie zostały przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia. Ale to matka ówczesne, też powinna umieć z nim rozmawiać. Nigdy nie zostały przedstawione analizy, które, na podstawie których głoszone były właśnie tezy, że jest napędzany popyt, że marnują się leki, że są całe wysypiska śmieci z lekami. Takie analizy nigdy nie zostały przedstawione. W związku z tym, dlatego jest taka moja antyteza, że nie zgadzam się z tym, powiem. Że ta zapisy różni ludzie są potem na skutek tego w rodzinach. Zgadza się pani ze mną, no, że leki nie były za grosik, bo państwo za nie płaciło dużo. Ale rzeczywiście to było na tym poprzestaniemy, pan Stanisław Maćkowiak. Otóż ja mam jeszcze inny pogląd na tę sprawę z punktu widzenia pacjenta. Też, szanowni państwo, to co państwo mówiliście, to była patologia związana nie z pacjentem, tylko z lekarzem. Otóż i z regulatorem, ponieważ bardzo prosty sposób, który wyeliminowałby możliwości takiego procederu, to kontrola preskrypcji leków. Przecież to żaden problem. Normalnie on jest samodzielny, tylko że wiesz, praktycznie nie wolno go dodatkowo drażnić. Jest taka kontrola preskrypcji leków. U nas tego nie ma. No ale jedna rzecz, że u nas lekarze też zaprotestowali przeciwko wypisywaniu recept i zwolnień elektronicznych. Też nie wiadomo dlaczego. Wiadomo dlaczego. Oczywiście, że wiadomo dlaczego. W momencie, kiedy jest jasna sytuacja, kiedy jest... Nie, on był z Pawłem, tam był takim kolegą. Tak. Czyli wszystko da się sprawdzić. To jest pod pełną kontrolą. Wtedy eliminuje się możliwości patologii. W związku z tym nie byłoby żadnych rzeczy po tytułu leki za grosz, czy wypisywanie recept przez 5 lekarzy na jedną pacjentowi. No wiadomo było, że to jest dla jednego pacjenta i że on tego nie zna. Wtedy automatycznie przy wypisanej jednej recepcie nie byłoby możliwości realizacji innej recepty w tym określonym czasie. W związku z tym przerzucanie odpowiedzialności na pacjenta, że pacjent wymuszał i tak dalej, to jest absolutnie... Że takie dziady są, że coś obiecują, coś pokażą, że coś dadzą, to obrzydliwe typy. W związku z tym
że to się obiecują na przyszłość, wiesz? Nie, nie czuję się kompetentna, żeby na to pytanie odpowiedzieć. W związku z tym chyba teraz wejdę w zwarcie z panem Piskorskim. Zaraz przedstawię teren walki. Wie pan, że cierpimy, bo cały czas cierpimy na problem. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, jak my to nazywamy. Tutaj to oni mają większe wytłumaczenie. Import równoległy, eksport równoległy. Tymi telefonami za złotą. Mówię o lekach. O tak zwanym odwróconym łańcuchu. Za mądrze to nazywamy, a ja bym chciała, żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. No i dziadu wie to, to zaraz jeszcze ci wszystkie okna potwiera. To są w tej grupie także ratujące życie. Ich cena jest w Polsce niższa niż cena tych samych już leków w wielu innych krajach europejskich. Wydawałoby się, że jest to dla pacjenta powołania wszystkie opcje, to teraz są te reklamy, to 5 zł, 17 zł. Podobno nie ma ich dlatego, i nie wiem, czy to jest winą aptekarzy, czy winą hurtowni, że te leki do aptek w ogóle nie trafiają, tylko są sprzedawane z powrotem za granicę, ponieważ tam są droższe. Otóż z moich rozmów z wieloma właścicielami aptek tak się składa, że chyba byli to członkowie Izby Aptekarskiej, czyli mali właściciele. Oni twierdzili, że pojedyncze apteki nie mogą brać udziału w tym procederze i niedwuznacznie sugerowali, że to sieciówka. To najpierw pan Piskorski, potem pan Maćkowiak, który mi tu pokazuje, że to nieprawda. Tak, a ja mogę powiedzieć, że z kolei sieć, zwłaszcza duża korporacja, to nie ma ani za bardzo narzędzi, ani powodu, dla którego miałaby to robić. No powodem miałby być zysk. No ale korporacja, duża sieć optyczna jest w stanie wypracować zysk bez tego, uciekania się do tego typu procederu, bo wrócę do początku. Ale proceder istnieje, tu się zgadzam. Ministerstwo twierdzi, że istnieje, aczkolwiek też nigdy nie pokazał liczb i to jest, myślę, że podstawowy problem. Ale ja proponuję, żeby się nie zasłaniać brakiem analiz, bo rozwścieczymy ludzi, którzy w aptece szukają, nie wiem jak się ten lek przeciwzakrzepowy nazywa, pan Maćkowiak będzie wiedział. Nie, nie będę wiedział. Kleksan? No. Panie redaktor, powiem w ten sposób. W imieniu członków naszego związku mogę powiedzieć, że na pewno taki proceder nie jest przez członków naszego związku uprawiany i na tą insynuację, o której pani powiedziała na początku, że to sieciówki, mogę powiedzieć w ten sposób, pani redaktor, że z kolei jak się bada na przykład doniesienia prasowe, bo ja mówiąc o tym, że nie ma danych, to właśnie mówię dokładnie o tym, że nie wiadomo, kto to robi, tylko wszyscy mówią, że to ten drugi. Jak się z kolei do takiej prostej analizy, na przykład doniesień prasowych dokona, no to przeważnie jak się czyta o tych aptekach, które w tym procederze biorą udział, to są jednak małe apteki. Ja trochę powiem w ten sposób, że myśmy rzeczywiście jako Związek Procedowców Optycznych zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, żeby udzielił takiej informacji na temat, kto się dopuszcza, które apteki dopuszczają się takiego procederu. Odmówiono nam dwukrotnie. Czyli tę wiedzę mamy? Myślę, że ona jest w gestii Inspekcji Farmaceutycznej. O naszej prośbie dwukrotnie odmówiono w kolejnych dwóch instancjach. Wyszliśmy do sądu w tej sprawie. Mogę zadeklarować, że jak taką wiedzę otrzymamy, to się na pewno podzielimy. Polecam pana Janczurę z Stock FM, ostatnie pilotuje. Zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. Bo tu też mamy trochę taką sytuację, że próbujemy wskazywać, kto to robi i dlaczego, nie zastanawiamy się, dlaczego do takiej sytuacji w ogóle doprowadzono. Przecież uchwalono w Polsce jakieś prawo, które można by było w różny sposób zatkać. Te dyskusje się pomału bez odwrotu toczą. Jak doprowadzić do sytuacji, żeby ten proceder uniemożliwić? Jest kilka propozycji, pani redaktor, chociażby od takiej prostej, że dzisiaj jest sytuacja taka, że jeżeli hurtownia sprzedaje lek, i tam można bez legitymacji w korytarzu. Eksportuje, to ma marżę wolną. Mamy pierwszą zachętę do tego, żeby to wywozić. Rzeczywiście druga zachęta jest taka, że jeżeli ten lek, tak jak pani powiedziała, w Polsce jest 5 razy tańszy. No tak, to nie ma chyba, ale to jest kilkukrotnie tańszy, tak? No to oczywiście powstaje zachęta ekonomiczna. Także nie ma żadnego stracenia, może się podle. Pacjentom, żeby spłacili za leki drożej, to proszę, się trochę zezłoszą. Proszę skończyć. Dyskutowaliśmy na ten temat chociażby ostatnio na debacie w Pulsie Farmacji. Jakie są pomysły na to, żeby zlikwidować ekonomiczne podstawy opłacalności tego procederu? Mianowicie, już dzisiaj w prawie istnieje tak zwana
procedura dzielenia ryzyka, państwo mogłoby sztucznie na fakturze podnieść cenę danego leku, płacąc za niego dotychczasową cenę, była to tylko operacja księgowa, nikt poza Ministerstwem Zdrowia nie byłby w stanie nabyć tego leku w tej niższej cenie. Czyli każdy, będziesz tak mówiła, no będziesz się nauczysz chyba w końcu, ale mielibyśmy sytuację, nie nauczysz. Złodzieja, tylko uczynilibyśmy sytuację nieopłacalną. I ostatnie zdanie, powrócę do początku, że ktoś sugeruje, że ktoś inny to robi. Jak się zastanowimy, kto ewentualnie ma w tym interes i dlaczego ludzie to czasami robią, bo to też nawet dawno dyskutowaliśmy właśnie na rzecz. Otóż trudna sytuacja w życiu aptecznym powoduje, że niektórzy właściciele, zwłaszcza tych małych aptek, które sobie ledwo radzą, no we wtorek oni nie płacą, w środę i piątek. Bo jak ten interes nie wiedzą, to zaczynają szukać jakichś możliwości dodatkowego zarobku. Duże, dobrze zarządzane sieci nie muszą tego robić, a po drugie, tak, jeżeli są na przykład spółkami publicznymi, nie bardzo wyobrażam sobie, żeby mogły sobie to pozwolić, bo są spółkami lądowanymi na giełdzie, oglądanymi przez wszystkich możliwych audytorów, poddane ogromnej kontroli. Więc powiem tak, oczywiście możemy się przerzucać tak do jutra, kto to robi i na zasadzie łapka złodzieja. Mówię o tym, że nie ma danych, wracam właśnie do tego, że bardzo chcielibyśmy te dane mieć, wystąpiliśmy do głównego inspektora farmaceutycznego te dane, kilkukrotnie nam odmówiono, jesteśmy w sądzie, jak tylko zapadnie wyrok, przyjdziemy z tymi danymi, powiemy, kto się to dopuścił. Ale co to znaczy, że jesteście w sądzie? No zaskarżyliśmy odmową decyzji głównego inspektora farmaceutycznego na udzielenie nam danych o podmiotach parających się nielegalnym wywozem leków za granicę. Myśmy wystąpili do tego w trybie informacji publicznej, mówiąc, że na przykład informacja na temat podmiotów, które na przykład łamią zakaz reklamy, co jest z punktu widzenia interesu społecznego niczym w stosunku do wywozu leków ratujących życie. I takie dane główny inspektor farmaceutyczny publikuje, a dane, które są społecznie o wiele wrażliwsze i o wiele ważniejsze, nie chce publikować. Wobec tego, tak jak mówię, tylko dane otrzymamy, jeżeli otrzymamy, na ten wkaz się nie zgodzimy. Będę wdzięczna. Pan Stanisław Maćkowiak, kto miał pomysł, jak zlikwidować ten rząd równoległy, czy odwrócony? Z punktu widzenia pacjenta no, trzeba zrobić wszystko, żeby ten proceder, bo to jest proceder niezgodny z prawem. Niebezpieczny. Oczywiście niebezpieczny. W momencie, kiedy pacjent, który potrzebuje leku ratującego życie i nie ma go, no, to jest dla niego sytuacja no, całkowicie niedopuszczalna. Wiele pomysłów na ten temat było. Kiedyś nie było takich problemów związanych z tym procederem wywozu odwróconego leków, ponieważ były duże, czyli ceny były na pewnym poziomie. No ceny były wyższe. Ale ceny sprzedaży były wyższe, natomiast jeśli chodzi o dostępność dla pacjenta, były zdecydowanie niższe. Dlaczego? Ponieważ były upusty i to upusty w powiedzmy 40% czy 50% do ceny zakupu. W związku z tym budżet płacił tą cenę niższą. Natomiast ktoś, kto by próbował wywieźć poza granicę, musiał zapłacić wysoką cenę. Dlaczego było taki system był? Ponieważ on zabezpieczał producenta, żeby ten tani lek, który jest w Polsce, nie był sprzedawany za tą samą niską cenę w kraju, w którym mógł sobie pozwolić na to, żeby kupować taki produkt. I to był dobry system. Pewnie w tym systemie też to wszystko są systemy regulowane. W związku z tym pewne rozwiązania były dobre. A dokładnie tak. Tak. Dla nas, dla pacjentów najważniejsze jest to, żeby ten lek był jak najniższa cena i dostępność, żeby była. Bo w momencie, kiedy będzie niska cena, a nie będzie dostępności, no to... To ciężko się leczyć. Musimy sobie powiedzieć, że system z punktu widzenia pacjenta był lepszy. Budżet państwa, tyle ile dopłacał, tyle dopłaca. To znaczy dopłaca mniej, ponieważ obniżyły się limity. Natomiast dzięki temu, że kiedyś były ceny maksymalne, one na poziomie apteki mogły być obniżane. Czyli ten pacjent mógł płacić 3,20, a w obecnej chwili płaci 3,20 plus sztywną kwotę ponad limit. W związku z tym absolutnie dla pacjenta to jest znacznie gorsza sytuacja w porównaniu z tym, co było kiedyś. Natomiast jakby musimy dwie rzeczy... Ale nie brnijmy w szczegóły. Nie chodzi o ten... też słuchaczom wyjaśnić.
odwrócony łańcuch jest coś naganne, niezgodne z prawem i import-eksport, czyli ogólnie handel równoległy w Unii dopuszczalny. To jest coś, co jest uregulowane i z tym jakby trudno walczyć, bo to jest sposób do obniżenia cen, no tylko w naszym wydaniu patologicznym. Nie, panie rektorze, bo my nie mówimy o legalnym imporcie bądź eksporcie, który będzie i jest legalny i regulowany, tylko mówimy o patologii polegającej na tym, że ktoś kupuje do apteki niby leki, a następnie nie sprzedaje ich pacjentom, tylko wywozi za granicę. I to jest patologia. Zgadzamy, wracamy do aptek, które... Ja próbuję, ponieważ jak mówię, nie ma nikogo z Naczelnej Izby Aptekarskiej, próbuję zrozumieć intencje i być może to hasło wynika z faktu, że ci właściciele pojedynczych aptek boją się, że zaleją je sieci, że one sobie nie dadzą na rynku i w ten sposób próbują chronić własne interesy. Stanisław Maćkowicz. Myślę, że ten sposób myślenia, pani redaktor, to jest kwintesencja właśnie działania tego pomysłu. Natomiast to jest dobre dla właściciela, dla aptekarza. Ale no, nie widzę absolutnie żadnej wartości dodanej dla pacjenta. Wręcz przeciwnie, same rzeczy, które mogą skutkować wręcz innymi działaniami, a mianowicie tym, że jakość obsługi pacjenta będzie zdecydowanie gorsza, ponieważ wtedy ten aptekarz będzie miał zapewnione, bez względu na to, czy będzie cokolwiek robił, czy nie będzie robił, to ma być zapewnione. No nie może być właścicielem apteki, która nie zarabia. Nie, ale wtedy nie może być. No ale chodzi mi o to, że sama realizacja hasła aptekarza i aptekarza jeszcze nie oznacza, że ta apteka będzie zyskowna. Nie oznacza, panie redaktor, że będzie zyskowna, ale zmniejszając ilość konkurencji na rynku, bardzo szybko doprowadza się do sytuacji, że ceny rosną, wobec tego kondycja całej branży robi się dużo wyższa i rzeczywiście ci, którzy dzisiaj nie zarabiają przy takim poziomie konkurencyjności, przy takich niskich komoditach, rzeczywiście w takim systemie zamkniętym nagle sobie zaczynają dawać radę, ale to absolutnie kosztem pacjenta. Posłużę się znowu przykładem irlandzkim z życia wziętym. W Irlandii był przez większość powojennej historii tego kraju system otwarty, podobny do polskiego. On został w 1996 roku także na wniosek korporacji aptekarskiej zamknięty. Po 4 latach irlandzki odpowiednik UOKiK-u ten rynek zbadał. Okazało się, że rzeczywiście kondycja branży eksplodowała, znaczy zyskowność branży eksplodowała ponad normatywnie, natomiast ceny poszły niezwykle w górę, dostępność leków bardzo w dół, a jakby w tym czasie nie notowano otwierania nowych aptek. Słuchaj, nie ma wyjścia. Po 4 latach znowu wrócili do systemu otwartego, czyli tym, o którym mówiłem na początku, który zyjął mniejszą ilością regulacji, pomimo, że mięso jest szkodliwe. Dlaczego? Dlatego, bo nie ma wyjścia. To już jest człowiek grzeszny, wszedł w niedoskonałość. W bólach będzie kobieta rodziła. To się będzie działo. A mięso będzie szkodliwe. Stara tak zwana Europa kontynentalna. Niemcy, Austria. Natomiast co ważne? I dlaczego oni się tego trzymają? No to są kwestie, tak jak powiedziałem, historyczne, aczkolwiek panie doktor, trzymają się. Tam liberalizacja też następuje. W tej chwili na przykład parlament włoski jest w trakcie procedury właśnie likwidacji tego zapisu apteki dla aptekarza. Wcześniej zniesiono to w Grecji, w Portugalii, bo co ważne... Mniejsze są pewne składniki też potrzebne a działami się możesz zatruć. W wielu krajach, no, które potem kilka lat temu wpadły w taki ogromny kryzys, właśnie wspomniana Portugalia, Grecja czy Włochy, okazało się, że w krajach, gdzie tę działalność gospodarczą podzielono na taki, powiedzmy, quasi cechowy system, powodowało, że nie wiem, czy pamiętacie państwo, że w Grecji nie można było ubrać pomidorów, jak się człowiek nie urodził w rodzinie hodowcy pomidorów. Żaden młody właściciel... No u nas też pan nie kupi ziemi, nie będę... Wracając do rynku aptecznego, rzeczywiście ten system zamknięty powodował, że szkodzi, to nie wolno. Dynastie. Te koncesje przechodziły z pokolenia na pokolenie. Nie wolno, żeby ta koncesja nie trafiała na rynek dziwnym trafem w tych krajach typu Portugalia, czy Grecja.
nowe apteki się nie otwierały, a proszę zauważyć, że kiedy ten system tam był umocowywany te kilkadziesiąt lat temu, mieliśmy zupełnie inną strukturę demograficzną w tych społeczeństwach, czyli było mało osób starszych, a one jakby, im starsze społeczeństwo, tym częściej korzystanie z apteki, dokładnie. I z drugiej strony, tym więcej kosztuje podatnika, czy to prywatnego, czy państwowego, bo więcej leków konsumuje, częściej chodzi do lekarza. I dlaczego te systemy zamknięte są w tej chwili w Europie otwierane? No właśnie dlatego, że one są niezwykle kosztowne, one są komfortowe dla właścicieli aptek, którzy nie muszą się martwić o to, że ktoś im otworzy konkurencję pod nosem, ktoś im obniży ceny, tak jak powiedział pan prezes, śpią z snem sprawiedliwego i nie muszą się o takie rzeczy martwić. Natomiast przy takiej eksplozji społeczeństwa, nawet te bogate kraje zachodu nie są w stanie z takich komfortowych warunków dla tych właścicieli aptek zapewnić. Ostatnie zdanie. Mówię od razu, wywalą. Czy jest też dla pacjenta jakaś wartość dodana właśnie z tego mówiąca, że taka ścisła regulacja, że właścicielem może być tylko farmaceuta. Bardzo się często w tych systemach zamkniętych też reguluje ilość aptek na danym terytorium. Mnóstwo rzeczy jest uregulowane. Tak, państwo określa na ile tysięcy mieszkańców ma być co ile. To oczywiście muruje ten system na lata. Tworzy, tak jak mówiłem, zamknięte kasty, zamknięte dynastie. Bardzo szybko w takim systemie tworzą się takie lokalne, nie chcę powiedzieć układy, ale myślę, że tutaj się nie mylę, bo jeżeli ja i mój sąsiad z sąsiedniej ulicy, właściciel i tam dwie ulice dalej, wiemy, że nikt nam tutaj się nie otworzy i interesu nie zepsuje, to historia pokazuje, że w tych krajach te ceny idą tylko w górę. Po paru latach okazuje, że ten system jest bardzo drogi. Ale wracamy teraz jeszcze raz do interesu pacjenta, nie ekonomicznego, tylko teraz tak myślę, jakości obsługi. Kilka krajów Unii Europejskiej, powiedzmy europejskiego systemu obszaru gospodarczego, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, to są kraje o najwyższym poziomie opieki zdrowotnej i najlepszym wskaźniku nakładów przeznaczanych przez państwo i ubezpieczycieli prywatnych na opiekę zdrowotną i osiąganym najlepszym wynikom za te pieniądze. To są kraje, które mają otwarte systemy apteczne, gdzie właścicielem apteki może być każdy. Te systemy dzięki temu są przyjazne dla pacjenta, są fajne, przyjazne dla płatnika publicznego, prywatnego. Więc teza, jakoby warto by było, żeby społeczeństwo zapłaciło te wysokie ceny, utrzymując w zamian za to jakąś niewspółmierną wysoką jakość w tym aptece, jest fałszywa, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Kraje o najwyższym poziomie opieki zdrowotnej to są kraje, które mają otwarte systemy apteczne. I tutaj króciutko, bo nam się już czas kończy. Ja tak szybko z naszego podwórka. Jeżeli mamy wprowadzać zmiany legislacyjne i ma to być zmiana właśnie polegająca na tym, że wprowadzamy aptekę dla aptekarza, to zgodnie z zasadami dobrej legislacji powinna być przedstawiona analiza, że to nie wpłynie negatywnie na aktualną sytuację pacjenta, bo zgodnie z tymi zasadami wszystkie akty prawne, wszystkie zmiany legislacyjne, które są wprowadzane, nie powinny pogorszyć aktualnej sytuacji obywateli, w tym przypadku pacjentów. A jeżeli takie pogorszenie miałoby nastąpić, to tylko z powodu jakiejś wartości wyższej, wartością wyższą nie jest tutaj korzyść dla jednej grupy zawodowej. A proszę mi powiedzieć, ile jest aptek w Polsce, która jest własnością kapitału zagranicznego, a ile aptek procentach polskich? Dobrze, to wiemy w drugim, pani redaktor. W Polsce mamy bez mała 15 tysięcy aptek, z czego 2/3, czyli 10 tysięcy mniej więcej, to są apteki tak zwane indywidualne, czyli należące do indywidualnych aptekarzy. I około 5 tysięcy z tego to są apteki tak zwane sieciowe. Za sieci w Polsce się przyjmuje aptekę od 5 aptek w górę. Czy te sieciowe są zagraniczne? I te sieciowe indywidualne w 95% należą do polskich przedsiębiorców, głównie indywidualnych aptek. Czyli to nie jest tak jak w handlu, że oni się mają prawo obawiać, że zdominowany zostanie rynek przez sieci zagraniczne. Zaledwie 5% ogólnej liczby aptek w Polsce należy do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, jest im raptem na rynku 5, więc teza o konieczności repolonizacji polskiego rynku aptecznego jest nieprawdziwa. A to jeszcze dwa słowa, bo my ostatnio tak bardzo się często wzorujemy na Węgrzech. Oni mieli też system apteka dla aptekarza? Nie, tak. Po upadku komunizmu na Węgrzech wprowadzono system apteki dla aptekarza, potem na 3,5 roku ten system otworzono i powstało kilka przedsiębiorstw, to znaczy pewna grupa przedsiębiorstw należących do nieaptekarzy. W roku 2010 wrócono
wprowadzając ustawę deliberalizacyjną do poprzedniego systemu, różnica między Polską a Węgrami jest taka, że tam przez te 3,5 lata nie nabudowała się własność aptek należących do niefarmaceutów, a w Polsce około 5000 aptek należy do drobnych polskich przedsiębiorców. Gdybyśmy chcieli dzisiaj zabrać ten majątek, to byłaby to sytuacja bez precedensu w takim znaczeniu, że jak te systemy zamknięte z apteką dla aptekarza budowano na Zachodzie, to tam nie było własności niefarmaceutycznej, nikomu nie trzeba było nic zabierać. W Polsce musielibyśmy odebrać własność 5000 aptek polskim przedsiębiorcom, a zastanówmy się teraz, jaki to byłby koszt. Średni koszt apteki rynkowej to jest około 1 000 000 złotych, więc jeżeli mamy 5000 aptek... Nie mam pojęcia, panie redaktor. Mam nadzieję, że nie płatnik publiczny, bo myślę, że mamy ważniejsze i bardziej społecznie uzasadnione powody wydawania publicznych pieniędzy niż robienie dobrze korporacji zawodowej. Dziękuję państwu pięknie. Byli z nami pani Katarzyna Sabiła.